Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie w Uncharted 4. Jak widzicie, stoję przed tą bramą, która prowadzi nas do jakiejś podziemi, a tak więc bez zbędnego przedłużania ruszamy dalej. Uważaj na głowę. Tak. O, zdaje się, że Avery zbudował sobie schronik. Tak, ciekawe, gdzie to prowadzi. Cholera. Zaraz się przekonamy. To miejsce nie wygląda solidnie. Tak. No dobra, mamy rozdział 19. Skoro tutaj się nam zatrzasnęło, to zakładam, że będzie tam wyjście po jakiejś drugiej stronie. Taką mam przynajmniej nadzieję. Teraz tak. Wypadałoby podążać za szczurami, bo one raczej idą w kierunku... wyjścia. Patrz, świeże ślady. Na pewno szli tędy. Sporo tu tych śladów. Nie śpieszmy się. Oj. Cholera. Okej. Okay. Naprawiona. Czasami fajnie jest właśnie wykorzystywać jakieś możliwości pada. W tym przypadku pierwszy raz wykorzystywaliśmy tutaj takie funkcje. Ale coś czuję, że ta latarka nam tak prędzej czy później padnie tutaj. Co to za hałas? A pewnie ludzie na Din. Mają słabość do podkładania dynamitu. Trzeba być idiotą, żeby zrobić to tutaj. No, mądrzy to oni nie są. Też tak uważam. Aj, znowu. Wziąłeś zapasowe baterie? Tak, tak. Tyle, że są na dnie oceanu. Nie pytam. A ja nic nie mówię. Hej, 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 czekaj. To jakiś rodzaj pułapki? Tak. Samowi i reszcie udało się jakoś przejść. Spróbujmy pójść ich śladem. Dobra. Nie byłoby tak źle, gdyby nie to skrzypienie. Po prostu nie idź tam, gdzie nie idą ślady. Że co? I relaksu. Jak ona przyszła bez latarki w ogóle? Czajcie to! Czy ona nie miała możliwości zobaczenia tych śladów? No, Elena, powiem ci, że... sporo ryzykowałaś w ten sposób. Elena, spójrz. Ślady kończą się tutaj. Hej, chodź, spróbujmy to usunąć, dobra? Dobra. Znajdziemy inne przejście. No to definitywnie tutaj już tędy nie uda nam się przejść, ale teraz... O nie, nie rób mi tego! Fuck. Cholera. No dalej! No już chyba... nie zadziała. Cholera. Fuck. Hej. Masz jeszcze zapalniczkę sama? Tak, dobra myśl. Zapal się. Dawaj, dawaj, dawaj. No oczywiście, nic nie zostawił. Niech go szlak na łodzi kopcił jak smok. Bez nerwów. Mam jakieś zapałki. Serio? Jasne. Ja tam w ogóle widziałem pochodnie. O. No. Sorry. Sekundę. Tam widziałem właśnie pochodnie. Zastanawiałem się, co one w ogóle tutaj. Tutaj! Nie widzę. Obkryzał się, ale nie widzę się. W ogóle nic nie widzę w sumie. Moja głowa. Tutaj. Lena, gdzie. Oj, jest. Czekajcie. Tutaj, dobra. Widzicie, to są te pochodnie, które ja wcześniej zauważyłem. Weźmy jedną. Dobrze się przygotowałaś. Ktoś musiał. Chodź, poszukajmy przejścia.
Ale tu romantycznie, co? Ej, to wygląda obiecująco. Podsadzić się? Tak. Chodź. Okej, no dawaj. Okej, chodź na górę. Okej, dzięki. No trzeba przyznać, że Elena ma krzepę, żeby podnieść Nate'a. Tak. Dobra, tutaj jak widzicie mamy kilka możliwości, więc trzeba sprawdzać, którym tunelem jest prawidłowa droga. Ostrożnie. Wow. Co to ma być? Coś tu mamy. Piorne. Ręce, które mnie okradły. Wow, Avery nawet nie udawał, że mu nie odbiło. Nie podoba mi się to. Mnie też. Chodźmy stąd. No zobaczcie, mamy z każdej gdzieś prysznie. Nie wiem, czy drogi prowadzą do tego samego. A, tu mamy wodę. Przejdziemy. Ślepy zaułek. Dobra. Mamy zawsze kilka możliwości, nie? Przejść albo tu, albo tu. I czasami się zdarza, że niestety nie wybiorę prawidłowej drogi. Sprawdźmy tutaj. Avery zostawił dla nas szubienicę. Szubienicę. Co? Mówi się szubienicę. Jesteś pewna? Tak. Cóż, nikt nie lubi mądrali. Szubienicę. Jestem ciekaw, czy te drogi kiedyś wcześniej tutaj były jakoś wydrążone. Znaczy po prostu całe, nie wiem, czy gdzieś z czasem po prostu się tutaj zapadły. Ale idźmy dalej. Zaraz, czy to mumia? Wow. Fuck! Żyjesz? Tak, chyba tak. Co to było? Pułapki? Pułapka. Dokładnie. Avery zdecydowanie nie życzył sobie gości. Okej, patrz pod nogi. Ja? Teraz jak tu przejść? Dobra, więc... Kurde! Wow, kurde! Cholera! No będzie problem. Tak, jak na razie, tak. Może lepiej zachowam dystans. Tak. Te się nie zapalą? To nie są pułapki te tutaj? Chyba nie. Wow, aha, dobra. Fuck! Przyjadę z ledwością, przeżyję. Dobra. A! Teraz wiemy, co wywołało tamtą eksplozję. Nic dziwnego, że tyle tutaj zawalonych przejść. Ale trzeba przyznać, że Elena sprytna wyczekała, aż ja zniszczyłem pułapki, dopiero potem przeszła. Teraz tak, znowu mamy dwie drogi. Znalazłam skrót. Skąd wiesz, że to skrót? Usiłuję zachować optymizm. Chyba, że tak. W sumie to chyba nawet nie skrót, tylko jedyna możliwa droga, bo to jest wszystko zawalone, zwróćcie uwagę. Jezu. Avery ozdobił mi tę komnatę. Kolejne ozdoby z kości. Sprawdźmy jeszcze tamtą drogę tutaj. Cholera, kolejne mumie. Nie wybuchajcie, dobra? Bądź ostrożny. Fuck. Ale udało się przed... Pa! Nie! Trznąłem jednak. Cholera, kolejne mumie. Nie wybuchajcie, dobra? Dobra. Jezu! Chyba o coś prosiłem! Ale czekajcie to, jak tamta ekipa z Samem szła wcześniej, tylko słyszeliśmy jeden wybuch, więc nie wiem, jak oni sobie z tymi pułapkami tutaj poradzili.
No bez jaj! To na pewno nie jest zdrowe dla płuc. To jest kurde już... Dobrze, dobrze. Żałuję, że nie mam stoperów. Nie mówię za głośno? Nate, ostrożnie. Wiem. Avery zamienił się w Egipcjanina. Tyle, że mumifikacja nie była, jakby to powiedzieć, dobrowolna. I teraz znowu mamy dwie drogi. Tutaj. I tutaj. Prawdopodobnie droga będzie prowadziła tam, więc sobie też zerknijmy, co tutaj ciekawego można znaleźć. Znowu nic. O nie, jednak jest. Kurde, nawet nie zwróciłem na to uwagi, że skarby mogą być pokrywane, tak wiecie, tutaj pod schodami czy po czymś. Właściwie w dziwnym to miejscu było. Zwyczaj w grach gdzieś na środku by jakaś znajdźka była do odnalezienia. Tutaj widzicie, dosyć sprytnie nam chowają te znajdźki. No dobra, mamy jakąś tutaj flarę. No, wróciliśmy na szlak. Ślady prowadzą tutaj. Przygotuj się na walkę. Zawsze jestem gotowa. Zaraz, to jakaś aluzja do mnie? Nie, możesz się uspokoić? Może sama się uspokoi. Znowu teraz, kurde, kilka dróg. Czy one prowadzą? Nie, tak. Ci tutaj najwyraźniej nie uważali. Ani śladu po samie. Znajdziemy. Dobra, mamy ślady. Tutaj... Oj! Zwróćcie uwagę! Elena, uważaj! Ja pierdziele! Chcecie nas tu wszystkich pogrzebać? Kurde, będzie mi się kończyła zaraz amunicja. Rzućmy tam granaty im. Nie, już tutaj. Fuck! Ja nawet nie mam gdzie się schować. Dobra, rozpoczynamy tutaj od skrzynek, tak więc spoko całkiem. Ale kurde, jakie oni mają tutaj naprawdę kozackie bronie. Kurde, wcześniej naprawdę takich obrażeń mi mocnych nie zadawali. Przecież to nie chcę wierzyć. Ale jest jeden pozytyw tego wszystkiego. Nie. Będziemy zaraz te bronie tutaj sobie mogli zabrać od nich. Panie tutaj się trzyma. Dobra, dostał. Już tutaj mamy jednego. Dobra, dostał. Pozbierajmy sobie te bronie. Zobaczmy w ogóle, co to są za sprzęty. Bo obrażenia naprawdę były konkretne tutaj mi zadawane, widzieliście, chwila, moment, zginąłem. Chociaż na początku się w miarę dobrze trzymałem, potem były problemy, tutaj zobaczmy ile mamy. Dobra, weźmiemy sobie tego, to jest złota jakaś broń, więc będzie pewnie jakaś kozacka. Dobra, fajnie by było, gdyby oni tak do mnie tutaj podchodzili. Tutaj mam sporo amunicji i broni, które mógłbym sobie na bieżąco wymieniać. Wow, weźmy, czekajcie. O, wybuchnie. Ale pięknie.
Trzeba wykorzystywać te pułapki tutaj. Przeciwko nim. Jest ich gdzieś więcej? Jest tutaj jakaś. A, tamta chyba nie działa. Mamy shotguna. Weźmy sobie jeszcze amunicję. Czemu ta pułapka nie wybuchła tutaj? Spodziewałem się, że będzie to działało. Zobaczcie, teraz wybuchła, nie? Jak ja jestem w okolicy, jak oni podchodzili, to się nic nie działo. Nie wiem, czy jakiś błąd, czy co. Ale wiemy na pewno to, że jest ich tutaj mnóstwo. Trzeba na nich uważać. Tutaj zakładam, że też będzie kolejna walka. Ale cóż, mam dobrą broń przynajmniej. Zobaczcie, chwila, moment. Dobra, ja to się schowam. Pięknie. O to mi chodziło. Pierwszy doceniłem wybuchające mumie Averiego. Zabierzmy te flary. Dobry pomysł. Teraz tak, kurde, ja bym chciał sobie tam przeskoczyć. Chyba tam będę jeszcze mógł jakoś wbić, bo chciałbym tego kozackiego minigana zdobyć. Usta, które źle o mnie mówiły. Nie chciałbym zobaczyć jego choinki. Nie widzę żadnych śladów. Musimy iść inną drogą niż pozostali. Okej, zobaczmy, czy uda się podgonić. Kurde, tutaj mamy drogę, tam mamy drogę. Ta, między ludźmi Tiu i Averiego. Jestem ciekaw, czy możemy iść każdą z nich. W ogóle sprawdźmy. Każda gdzieś prowadzi. Zrzućcie, tutaj jeszcze kolejna jakaś droga. Jest tych tuneli tutaj mnóstwo. Aha, te się będą tutaj łączyły. Tutaj zobaczcie, mam jakiegoś kolesia z wbitą włócznią w usta. Witam panią. Cześć. Więc korytarze się łączą. Tak. Najwyraźniej. Ale ten mnie jeszcze ciekawi, gdzie ten prowadzi. Jezu, to jeden z ludzi Averiego. Tylko umarli milczą. No dobra. Czyli jednak droga główna prowadzi tędy. Już mówię, to list od Tiu. Ten klucz pomoże nam się stąd wydostać. Dobrze to słyszeć. Kurde, czyli jak tamci nie mają klucza, to na dobrą sprawę nic z tym nie zrobią. Chyba że jakoś wysadzą. Dobra, no zwróćmy uwagę tutaj. O, tutaj mamy jakieś... Z tyłu są jakieś symbole. Czas poszukać zamka. Ha, czyli będą pewnie jakieś tutaj pułapki na nas pozostawiane i trzeba będzie je omijać, tak więc ta kartka tutaj nam się bez dwóch zdań przyda. Wcześniej mieliśmy jakieś takie pułapki, widzieliście. Ale były ślady wydeptane, a teraz będziemy pewnie musieli to jakoś rozwiązywać. Tutaj się to łączy, o ile się nie mylę. Ale sprawdźmy tutaj jeszcze te korytarze. Znowu to samo. I jeszcze ta. Jestem cały. Jeszcze następna. Serio. Tu mamy też ich pełno. Nie, muszę stąd w ogóle
Dobra. Nie wierzę! Nie! Fuck! Te też się podpalą, czy w ogóle mogę jakoś pistoletem? To nie, nie mogę teraz pistoletu wziąć. Zamierzasz wybuchnąć? Co? Nie? A ty? Ten facet był niezdrowo podejrzliwy. Porąbany był. Na maksa. Uwaga! Jeszcze kolejne. Ładnie się ruszasz. Ta mądra, kurde, bo idzie za mną. Też bym tak chciał. A, te wiszące kości były zdecydowanie straszniejsze. Ale mimo wszystko... A takie 3 na 10. Raczej 4. Aż tyle? Mhm. Jakieś syreny? O, mamy coś. A to też daje nam do zrozumienia, że tędy mamy sobie przejść. To jest jakaś główna droga. O, uszy mi się zatkały. Schodzimy coraz niżej. Lena, przełknij ślinę, to ci pomoże. Okej, kolejna pułapka. Tak, a na ziemi żadnych śladów. Czyli dobrze mówiłem, że teraz będzie pułapka podobna, niemalże nawet identyczna, ale musimy sobie obczaić tutaj, jak to szło w ogóle. Takie same symbole są na filarach. Tiu pokazał swoim, jak ominąć pułapki. Czyli... czwarta jest niebezpieczna. No dobra. Czwarta, czyli przejdę tutaj i przejdę tutaj. I tutaj też mamy czaszkę pirata, czyli tu też przejdę bezpiecznie. Okej, niezły początek. I tu też. Dobra? Bądź ostrożny. Teraz potrzebujemy... Powiedział ten, który zdetonował wszystkie bomby w okolicy. No, niestety nie mam doświadczenia z bombami w mumiach. Ciekawi mnie, jak oni tam przeszli, nie? Że nie aktywowali tych pułapek. Ale dobra, teraz musimy skupić się na statku. Statek ma tylko 2 górne. Niebezpieczne. A te krzyże mają tylko pierwsze pole bezpieczne. Czyli krzyże, a czekajcie, te krzyże jak są tutaj ustawione? Czyli tylko ma bezpieczne pierwsze, czyli tędy nie przejdę na bank. Ten ma te 2 bezpieczne. Krzyże mają bezpieczny pierwszy. Odpukać w niemalowane. Lepiej nie ryzykować. Ta. Tędy. No. Już, udało się. Avery może mi skoczyć. Daj, zaraz coś wybuchnie w okolicy i będzie po tobie. I wtedy ten tek... A, czekaj, coś tutaj mamy? Nie, wydawało mi się. Dobra, lecimy dalej. To nasza droga. Ach, Boże, czy to pozostali ludzie do masakru? A, pewnie tak. Avery lubił karać wrogów dla przykładu. Na pewno lubił wybuchające mumie. Ta, lepiej... Patrzmy pod nogi. Zwróćcie uwagę, jakie tutaj są widoki fajne. Ja wiem, że to jest cmentarzysko jakieś, tak można by było to nazwać. Jakaś zbiorowa mogiła, natomiast... robi to wrażenie. Tutaj mamy jakieś drzwi, tam na górę się raczej nie przedostaniemy. Współczuję im naprawdę. Dziurka? Klucz. Stój. Może to pułapka. Cóż, nie mamy za dużego wyboru. O, rany. Ale
Jestem dobrej myśli. Tak? Zrób to. Okej. Widzisz? Wow! No, przynajmniej nas nie wysadziło. Szlak. Nie masz przypadkiem noża? Nie, ale ten tutaj ma miecz. Pomóż mi to rozbujać. No dobra. Kurde, musimy się śpieszyć chyba. Z tego względu, że te pułapki pomału wybuchają. Nie zdążę. Dobra, mamy to. No dajesz, Nate, dajesz. Okej. Dalej, szybko, szybko. Fuck. Dziękuję, kapitanie. Jak za dawnych lat, co? Elena? Elena? Hej! Hej! Elena, zbudź się! Elena. No nie żartujcie. Mój bohater. Skubana! Nie wiem, że to zrobiłaś. Nie! To nie jest śmieszne! Och, przecież ty robiłeś mi dużo gorsze numery. Elena. Naprawdę, ja tu prawie zszedłem na zawał. Daj posłucham. Dla mnie bije jak dzwon. To teraz jesteśmy kwita. Odkupiłem swoje winy, jasne? Tak, wszystkie. Nie, zdecydowanie nie. O Boże, cały jesteś w błocie. Twoje poczucie romantyzmu jest dość osobliwe. Wiem. I coś mi mówi, że to już gdzieś słyszałam. Cieszę się. Ja też. To pewnie sam. Chodź. Okej, okay, jak widzicie. Oznacza, że żyje. Jeszcze. Czy to Galeon? Tak, na to wygląda. Słuchajcie, udało nam się zakończyć kolejny rozdział, 19, przed nami 20, czyli jeszcze dwa rozdziały przed nami. Minęło też 30 minut, tak więc idealnie jak na odcinek moim zdaniem, tak więc z tego miejsca was żegnam i zapraszam na kolejny odcinek, który prawdopodobnie powinien się pojawić jeszcze dzisiaj na moim kanale. Niczego nie obiecuję, ale prawdopodobnie on będzie. Zerkacie do kalendarza na jordi720.pl, czy faktycznie on się dzisiaj pojawi i o której godzinie. A to by było tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!